STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Dobry wieczór Państwu. Drugi raz przyjeżdżamy w tej rundzie do Niecieczy. Dzisiaj graliśmy z Sandecją, ale wynik i bramka, którą zdobyliśmy w podobnych okolicznościach. Natomiast na pewno uważam, że dzisiaj dużo lepsza była gra aniżeli wtedy. Na pewno jestem zadowolony z gry mojego zespołu dzisiaj i jedyne, o co mógłbym mieć pretensje, to na pewno, gdzie bardzo dobrze wyprowadzaliśmy te ataki szybkie, w części końcowej troszkę złe wybory przy dograniu piłki, bo można było lepiej to rozwiązać i zakończyć akcję skutecznym uderzeniem. Cieszymy się zwycięstwa. W tej chwili długa podróż przed nami, nad ranem wrócimy, więc musimy wszystko zrobić, żeby się zregenerować, bo we wtorek już jest następny mecz. Końcówka sezonu dla wszystkich jest bardzo intensywna i najważniejsza w tej chwili momencie jest regeneracja. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. O zgłaszanie się. Dzień dobry, Michał Trela, Przegląd Sportowy. Chciałem spytać o Kiliana Sheridana i Tarasa Romańczuka. To, czy oni odpoczywali, czy jakieś urazy mieli? Nie. Typowe urazy przeciążeniowe. Robimy wszystko, żeby zdążyli na wtorek. Jeśli chodzi o ewentualny następny mecz, to myślę, że tam już byliby na pewno do dyspozycji. Takie są wstępne diagnozy, natomiast trwa walka z czasem, żeby byli na następny mecz. Na mecz mieliście pod kontrolą cały czas, rzadko się zdarza, ale mimo wszystko raz się wam wymknął i to mogło drogo kosztować. Miał pretensje do kwietnia, bo to był taki faul na zupełnie niegroźnej sytuacji. Zanim się odniosę do tego, powiem panu, ja strasznie nie cierpię słowo w piłce pod kontrolą. Wie pan dlaczego? Właśnie dlatego, że to jest piłka nożna i można mieć przy wyniku 1-0, to decyduje jeden błąd i jakby wynik meczu może być nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Zagraliśmy dobry mecz. Ważne, że mają tego karnego obronił, bo muszę powiedzieć, że Bartek się bardzo dobre zawody zagrał. Praktycznie wszystkie piłki zbierał w środku pola z Rafałem, mocno walczyli i szkoda mi go było, gdyby ten mecz zakończył się remisem 1-1 po rzucie karnym, który on jakby sprowokował. Tak? Troszkę mu zabrakło chłodnej głowy, nie zauważył zawodnika, który mu zdążył przed nim, jakby szybszy był, dziobnął sobie piłkę i całe szczęście, że Mariano tego karnego dla nas, dla niego złapał, bo mówię, bo to też ważne dla chłopaka, że zagrał, do tej pory nie miał szczęścia, gdzieś od początku grał, to zawsze gubiliśmy punkty, dzisiaj to trochę to szczęście też wróciło, ale tak jak powiedziałem wcześniej, no, cieszę się z dobrego meczu ogólnie całej drużyny. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.